Cześć, nazywam się Piotr, jestem opiekunem Caldera Wapi. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o nowościach, o tym kiedy należy, a kiedy warto zaktualizować to oprogramowanie. Porozmawiamy też o możliwościach rozbudowy, pakietach i usłudze Caldera Care. Zapraszam! Premiera wersji 17 odbyła się z końcem października. Osoby korzystające z Caldera Care mają już możliwość pobrania i zaktualizowania swojego RIP-a. Można to zrobić bezpośrednio z programu Caldera Doc, do czego gorąco zachęcam. Witam, nazywam się Maciej Sławomir. Znajdujemy się w drukarni Elpida. Od wielu lat zajmujemy się drukiem wielkoformatowym. Wraz z rozwojem parku maszynowego zaczęliśmy szukać oprogramowania, które pozwoli zarządzać wszystkimi działami druku. Wybraliśmy program Caldera z uwagi na możliwość połączenia wszystkich maszyn na produkcji. Drukarz, będąc przy komputerze, jest w stanie obsługiwać i plotery, i maszyny drukujące z jednego miejsca. Instalacją Caldery zajmowała się firma API. Instalacja została przeprowadzona bardzo szybko i sprawnie. Największą nowością jest usprawniony rendering oparty o 6. odsłonę silnika Adobe Print Engine. Co to jest i do czego służy? Silnik zawiera w sobie informacje o standardach kolorystycznych w branży poligraficznej, posiada dane z różnych wzorników, takich jak Pantone, wbudowane palety kolorów spotowych i przede wszystkim dba o zgodność kolorystyczną. W skrócie pilnuje odwzorowania między plikiem cyfrowym a wydrukiem i przyspiesza proces renderowania grafiki. Kolejną istotną zmianą jest nowy sposób dodawania spadów do obrazów na płótnie. Program automatycznie tworzy elementy do zawinięcia kanwasa, dodaje pasery oraz linie cięcia w celu poprawnego ułożenia wyciętej grafiki na krośnie. Pierdoła, ale przydatne. Dodane zostało także 30 sterowników do nowych urządzeń oraz możliwość obsługi najnowszego systemu macOS Sonoma. Zarazem doszło wiele mniejszych usprawnień. Po więcej szczegółów zapraszam na stronę Caldera Helpdesk. W związku z pojawieniem się nowej wersji programu zachodzą zmiany we wsparciu starszych wersji. Jak to wygląda w dniu dzisiejszym? Mamy trzy grupy: aktualne, wspierane i niewspierane wersje. Wersji starszych niż 11 nie możemy już zaktualizować. Instalacja kolejnej drukarki wymaga zakupu nowej wersji programu. Żeby jednak ułatwić aktualizację, Caldera w takich sytuacjach oferuje 20% rabat. Mówię o tym głównie po to, żebyście pamiętali, aby do takiej sytuacji nie doprowadzić. Utrzymanie nowszej wersji wychodzi zdecydowanie taniej niż ponowny zakup oprogramowania. Jeśli mamy w planach rozwój, poszerzanie swojego parku maszynowego o nowe drukarki i plotery, warto zadbać o to, żeby nasza Caldera była wciąż aktualna. W innym wypadku dalsza część rozbudowy będzie wymagała aktualizacji, tak zwanego VPASa oraz pakietu Caldera Care. I tu pojawia się promocja. Przy aktualizacji sterownik drukarki kosztuje połowę ceny. Jednym z rozwiązań jest subskrypcja, która idealnie pasuje do użytkowników jednej lub dwóch drukarek. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w naszym poprzednim filmie. W wypadku bardziej rozbudowanej konfiguracji za ciągłość aktualizacji odpowiada pakiet Caldera Care. I na tym chciałbym się skupić. Jest to usługa, w ramach której mamy zapewnione automatyczną aktualizację, dostęp do szkoleń i webinarów, zdalne wsparcie techników Caldera, Ink Performer, czyli funkcję, która pozwoli nam zaoszczędzić do 20% tuszu, wtyczkę API, która umożliwia automatyzację i połączenie Caldery z naszą stroną www lub sklepem internetowym. Najważniejszą funkcją Caldera Care jest utrzymanie aktualnej wersji oprogramowania oraz zapewnienie wsparcia i ciągłości produkcji, co jest kluczowe dla dużych firm. Kilka razy wspominałem o możliwościach rozbudowy Caldery. Omówmy to bardziej szczegółowo. Caldera może być jedynym RIP-em do zarządzania całym Waszym parkiem maszynowym. Niezależnie od ilości posiadanych urządzeń, możemy rozbudowywać soft o nowe sterowniki, dodatkowe stanowiska, automatyzację i inne usprawnienia. W praktyce wygląda to tak. Pojawia się potrzeba zakupu nowej drukarki. Proszę bardzo. Instalujemy dodatkowy sterownik, niezależnie od producenta drukarki i rekomendowanego oprogramowania. Musimy coś wyciąć? Nie ma najmniejszego problemu. Do obsługi ploterów rolowych wystarczy moduł CAD Server. Natomiast moduł GrandCAD pozwoli generować pliki do dużych maszyn stołowych. W ten sposób możemy przygotować arkusz, nadać linię cięcia, wygenerować pasery oraz kody kreskowe. Następnie Caldera jednocześnie wygeneruje nam plik zarówno do druku, jak i do cięcia.
Co jeśli urządzenia znajdują się w kilku pomieszczeniach w naszej firmie? To proste. Możemy rozbudować jeden program do kilku użytkowników. W ten sposób maszyny w różnych miejscach mogą być obsługiwane przez niezależne komputery, korzystając z jednej licencji. Chcesz podpiąć RIP pod swój sklep internetowy lub CDN? Oczywiście jest to do zrobienia. Caldera jest otwartym programem z szeroką paletą możliwości rozbudowy dzięki wtyczce API. Liderzy rynku od lat używają Caldery. Możliwości ujednolicenia workflow, automatyzacji i dostosowania wszystkich funkcji do potrzeb nowoczesnej drukarni to rozwiązania, które również Ty możesz wdrożyć w swojej firmie. Chcesz się dowiedzieć, jak najkorzystniej zaktualizować lub rozbudować procesy w swojej drukarni? To zapraszam do rozmowy. Pomogę dobrać optymalne rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb. Dodatkowe informacje i odpowiednie linki znajdują się pod filmem. Do zobaczenia.